Wiele osób co jakiś czas podczas mojej działalności prosiło mnie o to, bym nagrał filmik ogólny, co to jest Speedway, jakie są zasady i o co w ogóle tam chodzi. Prawdą jest, że żużel jest jednak dosyć mało popularnym sportem, w porównaniu na przykład do piłki nożnej. Mimo tego, że polska Ekstraliga jest najlepszą żużlową ligą świata, to niektórzy nawet nigdy nie słyszeli o tej dyscyplinie. I właśnie do takich osób kieruję ten film. Z pozdrowieniami dla Maćka oraz Dominiki. Na wstępie jeszcze zachęcę Was do subskrypcji kanału, a my lecimy z tym materiałem. Sport żużlowy, inaczej Speedway, to jeden z wielu sportów motorowych. Zawodnicy ścigają się na owalnym torze, a dokładniej na nawierzchni podobnej do żwiru. A tak jeszcze dokładniej, to na nawierzchni granitowej lub sienitowej. Oczywiście dookoła toru znajdują się płoty, a na łukach dmuchane bandy, które w przypadku upadku nieraz ratowały komuś życie. Kiedyś zamiast tego znajdował się zwykły płot druciany i często podczas zdarzenia na torze takie wypadki kończyły się tragicznie. Bez band dmuchanych żaden tor nie otrzyma ważnej licencji, która jest potrzebna chociażby do zorganizowania treningu. Mamy również maszynę startową i zawieszoną na niej taśmę, która puszcza zawodników do biegu. Jak to działa w praktyce? Zawodnicy podczas zawodów znajdują się głównie w parku maszyn. Gdy przychodzi pora na ich bieg, sędzia zapala zielone światło i od tego momentu zawodnicy, których w standardowych biegach jest 4, mają 2 minuty, by stać nieruchomo pod taśmą. Kiedy czas powoli się będzie kończył, zawodnicy muszą stać nieruchomo. To jest przepis, który jest bardzo mocno respektowany. Sędzia zawodów zapala zielone światło, które znajduje się kilka metrów przed startem. To właśnie na nie patrzą zawodnicy po upływie czasu 2 minut. Następnie żużlowcy spoglądają na zamek maszyny startowej. Najczęściej pierwsze i drugie pole do wewnątrz, a trzecie i czwarte do zewnątrz. Do niedawna to sędzia naciskał guzik, taśma szła w górę i rozpoczynał się bieg. Właściwie dopiero w tym sezonie wprowadzony został automat, który ma wykrywać swoimi czujnikami w taśmie, czy wszyscy zawodnicy na pewno stoją nieruchomo. Ma to ograniczyć zjawisko tak zwanego wstrzelenia się, czyli faul startu, za co zawsze jest powtórka, a winowajca ukarany jest ostrzeżeniem lub wykluczeniem, jeśli to jego drugie ostrzeżenie w zawodach. Oczywiście podczas biegu, na łukach, zawodnicy jadą tak zwanym ślizgiem kontrolowanym. Jeden bieg składa się z 4 okrążeń. W klasycznym drużynowym meczu takich biegów jest 15. W indywidualnych zawodach jest ich 20 oraz w zależności od rangi zawodów pojawiają się też półfinały i finał. Często zdarza się też tak, że potrzebne są biegi dodatkowe, w których startuje na przykład 2 zawodników. Taka konieczność pojawia się, jeśli 2 zawodników ma tyle samo punktów po fazie zasadniczej zawodów, a nie są przewidziane finały. Ale wróćmy do zawodów drużynowych. Bardzo ważna w meczu jest kosmetyka toru. Dłuższe przerwy pomiędzy biegami następują po biegach 4, 7, 10 i 13. W czasie tych przerw na tor wyjeżdżają traktory, które zbierają luźną nawierzchnię. Tu już trzeba by było się zagłębić bardziej w temat, a ja dla Was w skrócie powiem, że z każdym biegiem tor się odsypuje. Za dużo luźnej nawierzchni nie sprzyja jeździe, a czasami stanowi też niebezpieczeństwo dla żużlowców. Co nie znaczy, że nie da się przejechać całych zawodów bez równania toru. Jednak to się dzieje w wyjątkowych przypadkach, zazwyczaj związanych z pogodą. O długości przerw i o tym, czy traktory mają wyjechać na tor, decyduje sędzia. Na torze w przerwie często pojawia się też polewaczka, która, uwaga, leje wodę. Zwłaszcza w letnie miesiące na torze strasznie się kurzy i takie roszenia są potrzebne. W żużlu ważne są też osoby funkcyjne, jak na przykład kierownik startu, który będąc w stałym kontakcie z sędzią zawodów, zaprasza zawodników do biegu. To on przekazuje zawodnikowi ewentualne uwagi od sędziego, na przykład, żeby przesunął się bardziej do przodu w stronę taśmy. Oprócz fotografów czy podprowadzających są również wirażowi. Ich zadaniem jest patrzeć na lampy, które usytuowane są w różnych częściach toru. Kiedy bieg zostaje przerwany, załóżmy przez upadek, lampa się zapala, a wirażowi podchodzą do krawędzi toru i machają czerwoną flagą, żeby uświadomić zawodników o przerwaniu wyścigu. Spytacie, a to zawodnicy nie widzą tych lamp i nie słyszą syreny, że kilku chłopów musi im machać flagą? Otóż zawodnicy na wejściu w łuk mają prędkość przekraczającą 100 km na godzinę. Są skupieni mocno na jeździe. Często zabłoceni i z ograniczoną widocznością przez padający deszcz. Do tego motor żużlowy jest, co tu dużo mówić, bardzo głośny. A skoro jesteśmy w temacie motocykla żużlowego, motor żużlowca nie posiada hamulców, żużlowcy hamują nogami. Nie ma również skrzyni biegów, jest tylko jeden bieg, a paliwem takiego motoru jest czysty metanol. Na tylniej oponie zamontowany jest zawsze deflektor, który ma ograniczyć szprycę, czyli ten żużel, tą ziemię wydobywającą się spod koła.
Siła lecącego żużla spod tylniego koła jest ogromna, a dostanie taką szprycą, nawet ograniczoną deflektorem, to nic przyjemnego. To spowalnia zawodnika na trasie. Na żużlu mamy do czynienia z różnymi silnikami. Już w dorosłym speedwayu motor żużlowy ma pojemność 500 cm sześciennych. Istnieją również mniejsze jednostki 250, 125 czy 75. Dla bardziej wtajemniczonych opowiem, że głównymi częściami motocykla żużlowego, oprócz silnika, są sprzęgło, zapłon, łańcuszek sprzęgłowy, gaźnik, tłumik, same opony oraz hak znajdujący się po prawej stronie motoru, na którym żużlowcy trzymają prawą nogę, a który jest potrzebny do płynnego pokonywania łuków. Oczywiście to, co Wam przedstawiłem, to totalne podstawy i główne zasady, jakie panują w speedwayu. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące, nie wiem, organizacji meczu, stadionów, żużlowców, to pytajcie w komentarzu, a ja na wszystkie pytania, na które będę znał odpowiedź, odpowiem. Warto też byłoby przedstawić Wam historię żużla, kiedy i od czego się to tak naprawdę zaczęło i jak speedway ewoluował przez te wszystkie lata. Taki materiał z pewnością pojawi się na kanale. Tymczasem dziękuję pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i że wyjaśniłem Wam, na czym polega ten piękny sport. Jeszcze raz, w razie pytań pytajcie i do następnego odcinka. Na razie, cześć!